Like no heart attack, you gotta bad no this and that. This bad won't take her back, no it won't, can't take her back. We got 2 minutes now before you call my ass again, yeah. I switched you on the speakerphone, play this song, just sing along. Da 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 da. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj początek vloga w biegu. Światło, nie wiem jakie będzie, bo tutaj jest dzienne, tutaj jest sztuczne. Dzieci dzisiaj idą do żłobka, idę właśnie po bluzy dla nich. O, jestem tutaj u nich w pokoju. Tu możemy odsłonić. O, nic nie widać. Okej, więc tak, nie mają kataru już naprawdę dłuższy czas, więc uważam, że mogą iść. Zobaczymy, co powiedzą panie. Czy zadzwonią, czy nas każą nam wracać do domu, powiedzą, że dzieci są chore. Nie wiem, może dostaną kataru w żłobku. Okaże się. Niestety, dzisiaj będzie bez śniadania, ponieważ zaspaliśmy trochę. No i zrobimy test, zobaczymy, czy zjedzą śniadanko w żłobku, bo ostatnio przyprowadziliśmy ich ze śniadaniem. Pani powiedziała, że słuchajcie państwo, no nie karmcie ich, bo oni przez to nie zjedli. No to dobra, dzisiaj spontanicznie nie będą nakarmieni. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out, I can help. Jedziemy. Jest bardzo późno. Mieliśmy jeszcze wypadek przy pracy. Tak to bywa, jak się zmienia pieluchę od razu po wstaniu dzieci. No ale jedziemy. Wydaje mi się, że nas wpuszczą, jak będziemy kilka minut po 8. Myślę, że nas nie wygonią. A jakby co, no to dzieci nie pójdą jednak dzisiaj do żłobka, jak okaże się, że wszystko jest podnakane. Ale nie, wpuszczą nas. No nie jest tak, że pierwszy raz przyjedziemy o tej porze. Już nam się chyba zdarzyło raz być kilka minut po 8, ale dlatego, że staliśmy w tych strasznych korkach. O dobra, chyba było za 2, za 3. Ale staliśmy w strasznych korkach i dlatego. A ostatnio wymyśliliśmy sobie, że będziemy inną, dłuższą drogą jeździć, ale ta droga no nie jest zakorkowana, więc teoretycznie jest dłuższa, że ma więcej kilometrów, ale będzie krótsza. No chyba, że pan tutaj przed nami zwolni jeszcze bardzo w aucie. Jeszcze bardziej, bo... Połóż się! Człowiek się spieszy do żłobka, do placówki, a pan co? Ja nie wiem. Prawo jazdy w chipsach. Poszliśmy do Lidla, byliśmy na zakupach. Mamy takie fajne koszyki na zakupy w samochodzie. Dobra, jest godzina 9:00. Jeszcze godzina bez bobaszków. Jedziemy do domku. Zjedliśmy sobie śniadanko. Mieliśmy tylko jakieś niecałą godzinkę czasu. Jest za 5:10, także zmierzamy po nasze bobaski. Obawiam się, że dzisiaj był dramat, bo było takie przekazanie na szybko. Nawet nie nakleję im naklejek z imionami, więc nie wiedzą, który jest który. Może wiedzą. Może byli na żółto i na zielone ubranie. Może zapamiętali, że zielony jest Rupert. Nie wiem. Zaraz się okaże, czy zjedli śniadanko i jak to w ogóle było dzisiaj. Takie spontaniczne, na szybko przekazanie, że się okaże, że lepiej niż takie długie, powolne przekazanie jak ostatnimi razy. Zobaczymy. Jesteśmy już razem. Idziemy do domku. Tam tatuś wyjmuje Remiczka. I dzisiaj było naprawdę super. Zaraz wam opowiem. Zjedli śniadanie. Prawda, Rupu? Zjadłeś śniadanko? Zmęczone dziecko, biedne. Idziemy spać. Czas na drzemkę. Bobaski wstały z drzemki, mają drugie śniadanko. Chleb z masłem i ogórka. Może wam się wydaje, że to jest mało wartościowe śniadanie, ale one uwielbiają taki świeżutki chleb.
jak na załączonym obrazku. Więc zjedzą sobie i będziemy myśleć, jak dzisiaj spędzimy dzień. Wychodzimy z domu, idziemy do centrum handlowego, mamy kilka rzeczy. Nastąpiła walka o kota. Trzeba pokazać, że dzieci przestały zdejmować czapki. Napatrzyły się na starego w czapce. Teraz cały czas, o, co szybko powiedział. Ale Remuś ma. Dobra, już wychodzimy. Patrz, chcę założyć z powrotem. Zdjąłeś przypadkiem, tak? Robi. Wcale to nie była dupa starego w kadrze. To była noga. Ja zakładam nowy nabytek. Przed chwilą przyniósł pan kurier z Zalando. Przepiękne białe konwersy, rozmiar 36,5. A, 36 to masz, dobra. Okay. Już chciał poprawić, już chciał, że nie wiem jaki mam rozmiar butów. Przymierzałam tego jednego, ale zaraz dwa. Kiedyś też takie miałaś, powiedz historię, ale jak pojechaliśmy w góry, to jeden został pod samochodem. Zaraz wam opowiem tą historię, ale trzeba szybko się zbierać, bo łaski chcą wychodzić. Właśnie sobie uświadomiłam, że przez to, że zaspaliśmy, nie mam makijażu. Chodzę tak po świecie bez makijażu. No ale już za późno. A propos tej historii o moich białych konwersach. Więc byliśmy zawsze na moje urodziny. Jechaliśmy w góry w bezdzietnym życiu. Być może ta tradycja kiedyś wróci. Więc zawsze 10 kwietnia jechaliśmy, wspinaliśmy się na jakąś górę. Często śnieżkę. Nie, cóż, często śnieżkę. Co ty opowiadasz? Za każdym razem inną. Raz byliśmy tylko na ścieżce. Stary. No, i właśnie tego dnia w tym roku byliśmy na Śnieżce. Weszliśmy na górę, zeszliśmy z góry, co było naprawdę cudem. Cudem nam się to udało. Cudem, tak. Cały dzień. Całą drogę płakałam. Nie chcę już bardzo, wróćmy, zawróćmy, wzejdźmy. Ja już nie chcę. No, oczywiście, że tak było, ale w drugą stronę sprawdziliśmy sobie, że zieloną trasą będzie się szło tam na przykład, nie wiem, 8 godzin, niebieską trasą będzie się szło 6 godzin, a czarną trasą 2 godziny. No to ona jest trudna, nie, bo się to, idzie pod górę. Ja się dowiedziałem, że to nie jest generalnie trudne. One są podzielone kolorami na to, ile możesz zobaczyć. I czarna jest najbardziej widowiskowa i one często są strome, bo są na obrzeżach po prostu zboczy. No w każdym razie była najkrótsza, bo właśnie była stroma i stwierdziliśmy, że no przecież idziemy z góry, więc wchodzić nad tą czarną trasą pod górę byłoby mega trudno, no ale my będziemy schodzić w dół, no więc jaki problem, po prostu sobie zbiegniemy, tak, zbiegniemy sobie, no i szybciej będziemy w domu, a byliśmy wykończeni. Ja tak jak już Marcel wspominał, 5 razy już ryczałam, że już nie chcę wchodzić na tą górę, już zejdźmy, doszliśmy do połowy, do 3/4, już dajmy sobie spokój. No i wybraliśmy tą czarną trasę powrotną. No, była tak stroma, że szliśmy tip-topkami, po prostu dokładając nogę do nogi. Zamiast schodzić 2 godziny, to schodziliśmy chyba 10 godzin. No i tego dnia już wracaliśmy do domu, bo my zawsze robiliśmy tak, że jechaliśmy sobie do hotelu jakiegoś fajnego z basenem, z jacuzzi, z masażami, z sauną. I dzień wcześniej siedzieliśmy sobie w hotelu, a następnego dnia wchodziliśmy na górę, no i to na weekend i wracaliśmy już do domu. No i zeszliśmy z tej góry i byliśmy tak zmęczeni. Ja zmieniłam od razu buty, w których wchodziliśmy na konwersy. Chyba strasznie późno było, nie? Bo my było czarno po prostu, bo my schodziliśmy. Czekaj, wiele. Czekaj, 19:20 już się ściemniało, coś takiego, no ale jeszcze mieliśmy wracać 4 godziny chyba, nie? No my dojechaliśmy do domu chyba na 2 w nocy, pamiętam. Ale no po prostu byliśmy wykończeni. No i ja sobie siedziałam w samochodzie na boso. I podjechaliśmy do McDonalda po drodze, no bo tylko to było na trasie otwarte, żeby coś zjeść. Ja już nie pamiętam jak to było, ale ja nałożyłam trampki idąc do Maca, czy była do toalety poszłam. I wracając byłam tak wykończona, że wchodząc do samochodu zdjęłam buty przed autem. Ale jednego miałaś. Właśnie nie wiem jak to się stało, że jednego zmiałam. Ale pamiętam, że właśnie zdjęłam buty wchodząc do samochodu, że tak jak powiecie, wchodząc do domu zdejmuję się buty, a ja zdjęłam przed autem. Żeby nie ubrudzić, no, szanuję się takich pasażerów. Nie, po prostu bolało mi stopy, chciałam zdjąć je jak najszybciej, cokolwiek chciałam zdjąć, chciałam być bez butów. No i mój jeden but został w górach,
A drugi wrócił do Gorzowa. Wywaliliśmy tego konwersa? Wywaliliśmy chyba w końcu. Pamiątkowy był. Ale dłuższą chwilę był w domu i albo widziałam go. Teraz w sumie. Teraz by ci jeden zjechał, to byś mogła wymienić, tylko ten dobry ci musiałby się zjechać. Tak niełatwo. Mogłabyś bardziej na jednej stopie stawać. No i taka właśnie historia moich konwersów, ale od dzisiaj już mam nowe. No i standardowo, kochani, spotykamy się wieczorem, bo baski sobie śpią, a ja Wam mogę podsumować dzisiejszy dzień. Dzisiaj byli w żłobku pierwszy raz po chorobie. Są już całkowicie zdrowi, wszystko jest super, żadnych objawów, choroby, nic. Ani kataru, ani chrypy, wszystko im przeszło. Tak naprawdę już od 2 dni nie było po nich widać, że kiedykolwiek chorowali. Oczywiście zupełnie odwrotnie jest z nami. No ale dobra. Nikt mi nie powiedział, że rodzice też chorują w trakcie żłobka. Wszyscy mówią, że dzieci chorują. Ja po prostu jestem zawiedziona, że żadna matka mnie wcześniej o tym nie uprzedziła, a teraz mi wszyscy mówią, tak. Nie wiedziałaś? Nie wiedziałaś, że rodzice też chorują? Nie wiedziałaś? Nie wiedziałam, ale już wiem. I ja będę uświadamiać Was, młode matki, przed żłobkiem, przed przedszkolem, że to nie jest tak, że tylko bąbelek będzie chorował, Wy też będziecie chorować. Dzisiaj w żłobku było naprawdę super. Po raz pierwszy zjedli śniadanie, więc od dzisiaj już im nie będziemy dawać śniadania w domu, bo no nie mogą tam jechać z pełnym brzuszkiem, bo oni uwielbiają jeść i to, że jedzą, poprawia im humor. Pani mówiła, że tańczyli do piosenek, oni uwielbiają muzykę. Drugą miłością zaraz po jedzeniu jest muzyka. Jak tylko słyszą muzykę, to od razu tańczą. I dzisiaj właśnie pokazali pani, potańczyli sobie. No więc skoro i zjedli, i tańczyli, to musieli dość mało płakać przez te 2 godziny, które byli w żłobku. Więc naprawdę no super, 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 super. Wydaje mi się, że to idzie ku lepszemu. Bałam się, że po tej chorobie cała adaptacja po prostu będziemy musieli zaczynać od nowa, ale no jest naprawdę okej. No zobaczymy, jak to będzie na dniach, no i zobaczymy, kiedy przypełęta się nowa zaraza. Czy zdążą cały tydzień pochodzić do żłobka, czy nie. Ale to się wszystko okaże na dniach. Do zobaczenia, kochani. Cześć!